Nie, no, księga, że pierwsze to zrobię, żeby naprawić wszystkie moje problemy, to kupienie sobie nowej kamerki, bo to ona sprawia mi ostatnio najwięcej problemów. Jeszcze tego puszczę. Lecimy dalej. Na czym myśmy w ogóle ostatnio skończyli? Na tym, że mieliśmy wracać do domu ewidentnie. Mieliśmy Flashmana, mieliśmy Beastmana, jednego, drugiego. Raczej nie pobiję. Znaczy... Te wszystkie diagramy sprawiały, że teoretycznie mógłbym dostać Flashmana. O Boże. A dzisiaj jest ten dzień, w którym udowodnię wszystkim i sobie przede wszystkim, że mi się uda. Cześć Sylwia, cześć Sylwia, witam, witam. Idę po Flashmana, Beta. Na pewno się uda. Cześć, Plasku. Tylko pozwolę sobie. A nie, mam Snickrana. Czy ja ostatnio na koniec klima robiłem Beastmana i dlatego miałem Snickrana? Chyba tak. A, tak. Przeklikuję to szybko. W każdym razie chcę, żebyście wiedzieli, że cały tydzień mam taki bardzo... Badge łamany na śpiący, jak zwał, tak zwał. Wynika to z tego, że wróciłem do biura, tak mi się wydaje, i trochę ciężko mi się przyzwyczaić do... Jakkolwiek dziwnie to nie zdarzy, to do nowego klimatu. I... muszę się jeszcze trochę przestawić. Na szczęście będę tam na dłużej niż tydzień jako tako, więc... to nie będzie tak, że przestawię się na jedno, a potem będę musiał się przestawiać potem na drugie. Ale i tak jest dzisiaj na pewno lepiej niż, bo... w poniedziałek, kiedy dosłownie... Pamiętam, tak, gdzieś 17.40 i tak się zastanawiałem, czy odpalę streama. I jedyne, co mogłem powiedzieć, to, że kompletnie zasypiam. Bo do ostatniej chwili się tak zastanawiałem, czy może jednak jeszcze zrobię tego DDS-a, ale na tej sprawie, że jakbym go odpalił, to... to byłby czysty gameplay bez jakiegokolwiek komentarza. Więc uznałem, że to się... odrobinę się nie godzi. Jakby mam do siebie jeszcze wszystkich szacunku i chciałbym, żeby... to było coś więcej niż tylko czysty gameplay na Steamie. Flashman? To nie jest Flashman. Oddajcie im Flashmana. Czy to będzie w sumie? Teraz prawda. O, to działa, nice. Slasher nie jest mi do końca aż tak przydatny na tego, na... Flashmana, teraz jak o tym myślę. Więc wezmę się go, pozbędę. I wrzucę sobie barierki z powrotem. Zresztą bariery generalnie nie są złe jako tako. Moim zdaniem, więc nie ma po to, żeby ich nie używać. Dobra, folder wygląda ok. Zacząłem kampanię jednak Filosa w piątce idzie całkiem gładko. Czy w piątce są nie silni, łamane na zjebanie jak w trójce? Bo jeszcze, że w piątkę grałem bardzo mało. Kupiłem ją sobie na Steamie, ale jakoś... mam coś takiego, że widzę, że to jest zupełnie inne i szczęście, do których jestem przyzwyczajony, jeżeli chodzi o styl graficzny i ciężko mi się było tak na szybko przemóc. Pewnie swego... któregoś dnia po prostu wezmę i przysiądę na dłużej. Ale tak to jakoś ciężko. Drugi misje osobno mam w sobie, że sobie z Witcherem na kupionego poziomu osoba. Jaki ukryt daje wszystkim oprócz Inferno i Necro. To... podobne rzeczy są w trójce, to jest fala śmierci bodajże. I to zdaje wszystkim, którzy nie są nieumarli. Tylko tam to zaklęcie jest generalnie w miarę słabe, z tego co pamiętam. Bo zadaje niewielkie obrażenia i skalowanie tego zaklęcia też nie jest jakieś super silne. To nie jest Flashman. Będę wczytywał raczej. I muszę pamiętać, żeby ten... będę musiał pamiętać, że... do title screena, a nie quit. Trzeci mi miasta, mogę sobie wybrać ten chart. Nice. To brzmi jak... bardzo... ułatwiony początek, zależnie od tego, na co zaczynasz.
Bo jeżeli zaczynasz na przykład na jeden duży stack, to zazwyczaj nie jest to jakiś super, ale na dużo mniejszych stacków, słabszych jednostek to już w ogóle jest chyba idealne, co może być. GMDK, leży, dajcie GMDK. Tysiąc hesideł. Biorąc pod uwagę, ile ma kasy, to na pewno się przyda. To mi się jeszcze ewidentnie przyda, to więcej tych, więcej backlagów. Fajne herosy. Błagam, powiedz, że nie są herosy ustawione. Ja wpisywałem kategorię Band 3 Light. Jestem słony, że się nie zapisało. Ale dobrze, że zwróciłeś uwagę. Cześć, Ewi, cześć Luna. Teraz jak 5 granic ekonomiczne można skraszyć dowolne jednostki prowadzenie, tylko szkieletek, jak w tej serii zatrzymasz punkt nekromancji, odnawiając co tydzień skraszanie. W Cydrójce to też nie jest tak, że możesz skraszać tylko szkielety. Shadow of Death dodali artefakt, to się chyba nazywa płaszczem Młodego Króla jakoś, tak? Gdzie zależnie od poziomu nekromancji skraszasz inne jednostki. I na najwyższym poziomie wskrzeszasz liższe, jeżeli dobrze pamiętam. Co sprawia, że kampania, w której dostajesz ten artefakt, przechodzi się sama od drugiej misji. Nawet do serii pasuje. Na szczęście nie jesteśmy jeszcze w tej grze, która zaczęła full synchro. Daję sobie czas do 15 po, jeżeli w ogóle nie wpadnę na flashmana, to idziemy dalej z fabułą. Bo ewidentnie szukanie nawigatorów jest bardzo przyjemne i interaktywne. Jesus. Ta słynna człowieczka nie grałem nigdy. Ja kiedyś przyszedłem tak, że przechodziłem też port game w czwórki, ale było to jakieś tyle lat temu, że nie pamiętam kompletnie. Bo to było jeszcze ze czasów mojej podstawówki łamane na gimnazjum. Jakoś w tamtych rejonach. Flashman nie istnieje, by the way. Przedem pierwsze przejście na streamach mi to wystarczy. Nie no, postgame musisz zrobić. Z wersji, kiedy postgame BN4. Pojebię mnie. To było za karę już, przepraszam. Już nie mówię. Cześć, Karka, witam, witam. Powinienem to BN3 użyć. A mi powiem tak, zanim ja dojdę do momentu, w którym będę potrzebował twojej pomocy, to będzie jeszcze dość dużo czasu. To jest MRL, kiedy linki. Czemu reset? Bo poluję na Flashmana. A jest to w tej historii szybsze niż walka z wirusami. Bach na Steamie. Ja teoretycznie mam backlog, efektywnie czekam tylko na tego. Tylko na metaforę obecnie. Bo mam teoretycznie jakieś, nie wiem, FF8 zaczęte. Odpaliłem sobie YS8 na chwilę. Co ja tam jeszcze zaczynałem? Coś jeszcze zaczynałem chyba ostatnio. Jakieś monotypy sobie robiłem ostatnio. Zastanawiałem się, czy nie zrobić całej serii. W ogóle taka losowa myśl na mnie naszła, że przez pierwsze parę generacji można zrobić monotypa takiego, który ma jednocześnie jeden z typów startera i jeden z typów okładkowej legendarki właśnie w każdej generacji. Nie mówię, że w każdej grze, w każdej generacji, ale w każdej generacji można tak zrobić, dopiero 8 się z tego wyłamuje. No i z oczywistych przyczyn pierwsza, bo nie ma okładkowej legendarki. Ale do 7 włącznie chyba się da, jeżeli dobrze pamiętam. I jeżeli ktoś szuka sobie pomysłu na monotypy, to to jest jakiś pomysł. Postanowiłem już się tam nie machać jako drzewki i sprawdzenia, czy jestem godny. No i podjąć się zawsze można, najwyżej stwierdzić, że Bliadton to jest okropna lokacja i nigdy więcej tego nie wrócisz. O kurczę, a kto to? Dobra, w pierwszej kolejności to... Loxel dalsze mi potrzebuje. Bach? Panie, dasz na śniadę, dobra. Dobra, że nowy sobie może stawiać, póki mam barierę. Dobra,
to damy ciebie na razie. A, za szybko. Nie podoba mi się to, bo pewnie, że... Jap. Walp. Przynajmniej oberwę, bo... Tylko jednego area graba użyję. Mam snacki. Ja to jest 50, to jest 8... 400. To snacki są w złym kodzie. Nie widzę swojego życia. Wait a minute. Czy ja jestem wstydny? A, goddammit. Nie wyjdzie to. Nie jestem wstydny. W jakim momencie fabuły jestem? Zaraz będziemy mieli właściwy scenariusz Bubblemana. Czy to zadziała? Powinno? Essa! Jeszcze counter hit. Lmao. To było na tyle, że gram się za nic, trzymaj ciepło. A już ja kurwa kocham benchy czasami. Nie mogę, mam spanko. Wracając do tego, to było pisane w tak zwanym międzyczasie. Weszłam głosowy z Monogastery w game, poszłam ten raz Vulpixem, na mnie dole w Farfetch'a i on tego Vulpixa dobija. Znaczy, ja bym tego aż tak ocenił, tak to powiem szczerze. Zwłaszcza, że no to są siłą rzeczy takie przypadki, na które gracz nie ma wpływu za bardzo, bo zawsze może ktoś użyć jakiegoś dole, czy Redwinda, czy coś. O, no moment, potrzebuję sobie coś nalać. Nalać, a nie rozlać, tak jak ostatnio. Tak samo ja na swoim monotypie chyba raz miałem tak, że wyrzuciło mi któryś z moich Agent Slave'ów. I nie uważam tego z automatu, że to jest, nie wiem, uwalony run i muszę natychmiast go skończyć. A że też detalnie... Nie to. Naprawdę poważnie rozważam sobie zrobienie takich monotypów, że będę robił ten typ, który jest na okładkowej legendarce. I tak, żeby nie powtarzać. To w dwójce bym musiał zrobić Fire. Albo jeżeli bym chciał być Castellet Water. W trójce bym musiał zrobić... Water albo Ground? Czyli efektywnie musiałbym wziąć Mudkeepa, to na pewno. Ale wzięcie Mudkeepa pozwala mi wydanie dowolnej gry w sumie, poza emeraldami. W czwórce musiałbym robić Diamondy i wziąć Piplapa. W piątce musiałbym wziąć Firestartera, czyli Tepiga i... Boże, nigdy nie pamiętam, który jest, który w białych jest też Rhythm Knight. Czy one są właśnie odwrotnie, że w białej jest czarna legendarka i w czarnej jest biała legendarka? Wcześniej no. Szóstej mogę wziąć Frokiego i grać w Y. W siódmej mogę wziąć Rouletta i grać w Mundę, czy mi się miesza? I mieszają mi się formy tego Rouletta. O mój Boże, cała śmietanka. Wszyscy przyszli zobaczyć bąbelko maszynkę. Blacky z Shinemą i Tepigiem. Ma to sens.
Ale mówię, zawsze mi się jakoś mieszają, że one... Wydaje mi się, że one nie są odwrotnie, a są odwrotnie. O nie, musimy zapłacić. Lunch, możesz znowu iść pracować do Higbiego? Doskonale. Jesteśmy wykorzystywani jak zawsze. Tutaj dwa ma Kyure, Shire ma. Okej, okay, ale to wciąż Kyure, więc to nie do końca to. Idź do Wind Gwiazdka. Ja nie mam Wind Gwiazdka, prawda? To nie wygląda jak Wind Gwiazdka. Właśnie, to jest dobre pytanie. Gdzie możemy dostać Wind Gwiazdka? Śmiałbym się, by się okazało, że Higby sprzedaje. U mnie dalej nie grzeją. Tak mi przykro. Czemu u ciebie dalej nie grzeją? Hit side. Doskonale. Rope 1. Zamiast, żeby sobie nie dokończę tego? Głowa mnie boli od nosy. Znam uczuć. Głowa mnie boli od zdecydowanie zbyt dawna. Pozwolę sobie zrobić to, czego zapomniałem zrobić przed streamem. Czyli zapoznać się z ważną rzeczą. Tak zwane, gdzie są moje chipy konkretne. Nie, powiem szczerze, nie pamiętam, gdzie był Windy, jeżeli już. O, jestem już odgłosić do uczelni, się samemu też trzeba odgłosić. Ja kojarzę, że byłem właśnie od zawsze w urodziny jako tako... zgłoszony na ubezpieczenie? I do tej pory się to w sumie nie zmieniło. O, no Malta. Czy to jest mój kochany poradnik, którego nienawidzę? Yep. Jest jeden poradnik, którego nienawidzę. Mianowicie ma listę chipów do pewnego momentu. Windbox Fioka area. Aha, czyli jedziemy do Joki. Dobrze, to jedyne co chciałem wiedzieć. Ok, zobaczę czy ten. Czy Tamako już chce z nami powalczyć? Cześć, Olga. Cześć, mając i balans sytuację. To trochę prawda. A przez co chyba na myśli bardzo? Cześć, Tamako. Chodź powalczyć. Jeszcze jest naprawiany. Goddammit. To pytanie, czy mogę stąd wyjść do Joki? Chyba, że gdzieś był do kupienia znaki zapytania, bo nie pamiętam teraz. Czy Wind Gwiazdka dało się kupić? Normalnymi? Co to znaczy być normalnym człowiekiem? A właśnie, pamiętam. Znaczy, domyślam się, jaki był kontekst, ale określenie na zmiany normalnych jest też stosowane nadużyciem. Jaka jest szansa, że wpadnę na Windfeedosa i dostanę z niego chip? Jeżeli nie wpadnę w ciągu pierwszych trzech walk, to zerknę, czy na pewno gdzieś w sklepach nie ma. O mój Boże. Ja już płaczę, widząc ten folder. Czemu ja nie wywaliłem tych area grabów? Screen pija przed pikiem. What do you mean? Tym razem na pewno się uda, prawda? Yep, udało się. Dokładnie tak jak się spodziewałem. Aaa, shit. Zdarza mi się przejąć po sekret. Ja to same. I zdaję sobie sprawę, że wychodzi mi to niekoniecznie na dobę.
Wiesz, to teraz też czuję, że jestem w niepoprawnej pozycji. Jak to było? Wykrzyknik poszczylczek. Kiedy? Czy ja jestem w stanie zdjąć obu tych przeciwników na raz? Chyba? Jestem w stanie. To muszę to zrobić sprytnie. To nie było sprytne. To było wszystko, tylko nie jest sprytne. Postawiłem o jeden krok bardzo do przodu. Jakiego chipa szukam? Winda. Winda gwiazdki, bo stęskniłem się za Gaterkiem Bożym. A tak naprawdę to Higby chce Gatera. Taka, I know, right? Człowiek się przyzwyczaja do tego. Na, myślałem, że counter hit wejdzie. Dobra, wiecie co? Przypomniałem sobie, że mam też duże szczęście do dostawania kasy zamiast chipów, więc tym bardziej koleś mnie zobaczy, czy gdzieś nie ma sklepików po prostu. Uno momento, por favor. Shopy. Typhoon, alias Steel. Czy ta wada chcecie mi powiedzieć, że Winda się kupić nie da? Czy to jest to, co chcecie mi powiedzieć? Cholipka. No dobrze, pobiegamy sobie tu, I guess. Dajcie mi kolekta, już proszę. To ich nie zabije. To może ich zabić. I to bangier mecze mówisz? Nice. Ciekawe, kto nie obejrzy tych meczów, bo jest pracę. Mowa o lidze, agent, spokojnie, nie przejmujcie się wszyscy nieligowi ludzie. To jest jeden z tych momentów, kiedy Shin wpada na czat i rozmowa na chwilkę schodzi na profesjonalną ligę legend. O, Windbox, I wonder where this one is going. Nie no, spokojnie, to nie jest tak, że ja się bardziej śmieję niż cokolwiek innego. Beautiful. Nie uważacie? Ciekawe, kto nie dostanie Winda, co nie? No dobrze. Jezu Chryste. Gdybym miał tego Lock Enemy, to właśnie bym je włączył. Przysięgam. Miałem szóstkę. Wiem, że nisko, ale... Snake'i są średnio wygodne? Trochę tak. I pewnie powinienem je wyrzucić, skoro już nie farmię tego. Skoro już nie farmię... Jak on ma? Flashmana? I am not the wind. Masz rację, jestem dobrym utworem. Nie no, ja akurat nie hejtuję The Wind. O, a cóż to, za niespodziewane obdarzeń.
Dajcie mi chwilę. Może rzeczywiście dorzucę sobie parę lepszych chipów niż Windy. Sonic pojawił się spoko na ten etap, to kody są paskudne do nich. Gadanka się wyrzuci wtedy. Jednocześnie nie mam chyba nic, co mogę jakoś bardzo wrzucić na tego. Na regular chipa. Czy ja dobrze widziałem? Tak. Bardzo intensywnie zabijałem rzeczy na początku gry. Vegan nie. Metagel. Metagel może być, I guess. Nasze ataki, DDLL. Może coś jeszcze w LC się znajdzie? Sword, White Sword, Barrier. Nope. Hitsight niby. Hitsight zamiast jednej bariery, I guess. Może być. Nie wiem, jeśli chcesz na 6 na 7. Jeszcze odnośnie kampanii Heroes of 5, bohaterowie z poprzedniej kampanii pojawia się następny poziom, swój poziom starty i talenty. No to tak samo jest w Heroes of 3 od Armageddon, tutaj z tego co kojarzę. Cześć. Hola. Nie widzę swojego życia. Ten jebany Wind ujebał mi triple killa. Jest mi smutno. To był taki ładny triple kill. Wy nawet nie wiecie. Jestem okropny w tego. No dobrze. To tam mówiliście, że chcę rangę 6, tak? Dobrze widziałem? Ja I Am The Wind, powiem szczerze, bardzo mocno kojarzę z tego, że początek ma w jakości 120p. Przynajmniej gdzieś tam te wersje, które ja słyszałem. Ale ile chipów do Cydera będzie? Pomyślcie sobie. Ciekawe, czy teraz będę miał Zeta Canon 2. W sumie już bym chyba mógł mieć, bo miałem High Canon gwiazdkę. Zawsze myślałem, że to utwór symfonii, ale nie który zna. I mean... kurde, myślałem, że zdążę. W sensie, że ten żelek szybciej skoczy. No i mnie celują. I nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Czy ja będę miał czym to zabić? Niezbyt. Muszę tak. Let's go. Czy pańska nazwa symfonii nie miała czegoś wspólnego z Nocturnem? Nie pamiętam, powiem szczerze. Nocturne in the Moonlight. Dancing in the Moonlight? Na czym polega kolega żelek? Jeżeli masz na myśli jako wirus, to kradnie panele. Jeżeli masz na myśli jako chip, to kradnie panele. Znaczy co? Cześć, Higby, mam twojego Winda. Ding dong. Błakacywanie Nocturne. To, to brzmi jak ktoś to powinien kiedyś obejrzeć. Jest podłączony do sieci, ale nie można się do niego podłączyć. A. Jaki sens to ma? Aczkolwiek dziwne w czasach, kiedy wszystko jest możliwe do podłączenia się prawie.
No dobrze, czas obsłużyć zmywarę. Wejdź. Nie ma Dexa. Zostań. Chłopy dyskutują. Kurwa! Czemu zawsze znajdujesz jakiś powód, żeby wejść po 5 sekundach? Ale ładne bąbelki. Bąbelki, które się nie rozbijają. Fajne takie bąbelki. Dziękuję za kupienie www.bubblewash.blublub. Oh no, not the blublub. Będą zmieniać kolorki, im bliżej czerwonego, tym bliżej wybuchu. Doskonale, dzięki Bubbleman. Czasami zostaje, bardzo rzadko. No dobrze, czyli musimy iść zasuwać do sieci. Pytanie, do której sieci? Right, musimy stąd. A jeżeli stąd, to musimy skąd na mail. Czemu piekarnik ma internet? Nie mając 4 piekarnik ma w swojej komputerze nie połączenie z internetem. Pytanie co gorsze. Sonic Wave M. M to nie jest kod, pod który jakoś łatwo się budować. Czemu ja tego nie zgadzałem wcześniej? A to było tylko 500 hajsidą. W obecnych czasach znajdziesz piekarniki. Też mi się tak wydaje. Mam wrażenie, że teraz jest bardzo dużo jakichś rzeczy typu... że... Nawet nie tyle, że mają dostęp per se do internetu jakiś taki bardzo rozbudowany, tylko że nie wiem, na przykład... możesz sobie sprawdzić przepisy, albo że sczytują przepisy i mogą je potem wyświetlać bardziej w tę stronę. Wiem, że to w pewnym sensie jest dostęp do internetu, ale taki mocno ograniczony. Walno każe memorka. Dzięki, dzięki. Anti damage M. To dopiero za jakieś 100 lat. Siodli, tym razem się uda. Czemu ja jeszcze w ogóle trzymam tego wersora do folderza? To nie jest śmieci anti damage M. Ale przez to, że pewnie mam. To nie chciało mi się go wrzucać, prawda? Nie, mam młoda masę, a nie anti-damage. Jeżeli był w sklepie, to możliwe, że mnie nie było stać po prostu. A któż to, a któż to? Cześć, bąbelku, wy człowieku. Chce walczyć? Ale on nie chce walczyć. Ale przynajmniej zostawia ze sobą wyraźne ślady. To na pewno nie będzie mail, krew wysłała mi twój kod do kostki, prawda? O kurczę, idol V2. Design Bubblemana podoba mi się, jest cute. Byłaby wielka szkoda, gdyby sam nawigator był absolutnie zjebany. I bomba, wiecie co, zapiszę, bo jesteśmy w wakacji z Flashmanem. Okej, już nie jesteśmy w wakacji. Już, teraz jesteśmy w wakacji z Flashmanem. Czemu się wydawało, że on, że byliśmy w dwójce? Zmień pies. Mam wrażenie, że kiedyś już to przerabiałem. A sin, że była jakaś taka reklama ze zmienianiem pieca, to też ludzie tak bardzo intensywnie czytali. W Man's Button Bubbleman był kinda dobrym gościem. Absolutnie nieczytelne.
jeżeli Bubble Man jest u ciebie dobry, to znaczy, że coś poszło bardzo mocno i tak. To wygląda jak bardzo intensywne darmowe backtragi. Dobra, to nie jest aż tak darmowe, bo Sonic Wave jest odrobinkę wolniejszy, albo ja go użyłem w złym timingu. Ale tego zdajmy jeszcze. Opyskiwaj sprzyjami z jakimiś homofobicznymi hasłami, a dojejszy... Excuse me? On pojechał do Sailabu czy do Eki? To jest ważne pytanie. A się przekona. Well, to rozwiązuje sporo moich problemów i odpowiada na wiele pytań. Co ja wcześniej nie zwiedzaliśmy aż tak bardzo Eki, teraz będziemy mieli, well, okazję. Trochę legendeki z wirusami ewidentnie. Czy Flashman... nie pamiętam nigdy, czy slimy są wodne, czy nie. Chyba tak. Yep, łatwo. Do tamtego bendek chyba nie miałem dostępu, z tego co pamiętam. Ale nie będę kłamał. Może to stanowić lekki problem. Kompresja. Gdyby tak dało się skompresować Megamena. Pani Marii mówiła nam coś o kompresowaniu rzeczy? Pani Marii, gdzie kompresują rzeczy? Nie powiesz mi? No dobrze. Czy coś pamięta Gumisie? Mogło mi się zdarzyć, że coś takiego w istocie pamiętam. A nie, to Audi wrócił. Wystrzelcie go jeszcze raz. Właśnie. Nie ma nowych. Doktor Hikari. Jest. Cześć, słyszałem, że kompensujecie rzeczy. Mam ważniejsze rzeczy. Przez data w tym komputerze. Daj. Dzień dobry, chciałbym zakupić przez datę. Chyba nie zakupię predaty. Nie zdążę, prawda? Nieważne. Łatwo. Mam pewien, że nie zdążę, szczerze mówiąc. A czy możesz dać mi się odezwać? Dobra, który pierwszy otwiera japę? To ważne. Oczywiście, że tak. Nice. Dobra. Guys. Pojebie mnie. Chyba mam jeszcze enkebywy młynki czasem przy okamaja, bo składam mi tam wywozem i przeszły. Oh my. Jak tam bardzo? A bardzo dobrze mi idzie. A jeżeli zainstalujesz to w customizerze, to będzie można się zmniejszyć, ale nie jest kompatybilny z moim customizerem. Jeżeli ktoś go przerobi, to będzie działał, niestety tutaj nikt nie jest w stanie. Doskonale.
teraz to musimy znaleźć jakiegoś losowego doktorka, który akurat umie przerabiać programy w customizerze. Gdyby tylko był taki. Czego znajdę to jest pytanie? To jest bardzo dobre pytanie. Bo ewidentnie póki co mam z tym problemy. Chodzi na wrażenie, że jestem wyzwaniany. Uno momento, per favor. Moje ulubione, kiedy ojciec mówi, że da mi jeszcze mama, się jednocześnie rozłącza. I ma kiedy z oczukami obadają mi spółkę chirurga. Excuse me. Cześć, zmień mi customizer. Nie, to niemożliwe. XB też nie umie. O kurczę, to zupełnie przypadkowy pan doktor. Wtedy może nam pomóc. Cześć wam, Wemilion, witam, witam. To nie można iść w normalny sposób, daj mi minutkę. Za minutkę wszyscy umrą, nie mamy minuty, nie! Okej, to nie była minuta. Możemy teraz wrzucić się pierdatę. Doskonale. On może być lepszy od mojego ojca, tylko nie to! Nie mogę się przyznawać, że ktoś może być lepszy od mojego ojca! O, ale ta cała droga do Joki z powrotem. Jedna rzecz mnie zastanawia w sumie i będę chciał to któregoś razu sprawdzić. Czy jakbym grał na Joy-Conach, to czy robienie inputów na tym? Na Warsordzie byłoby lepiej. Drzemki, o to by móc funkcjonować jeszcze przez 11 godzin, nie są złe. Ja drzemka i mam zawsze jeden ogromny problem natury, że jeżeli się drzemnę, to potem w nocy nie śpię. Wyrabia się czy nie? Na spotkanie gazety za kwadrans wolałabym posiedzieć na Steamie. Co cię powstrzymuje? Siedzisz na spotkaniu gazety i oglądasz Steama. Nie widzę problemu. To chyba będzie najlepsze co mogę. Maty taka fajna farma backtragów. Bardzo łatwa i przyjemna. Ja chciałbym, żeby kawa na mnie jakoś sensownie działała. Powiem szczerze, że jak wypiję kawę, to
po niej jestem, mam wrażenie, jeszcze bardziej śpiący niż przednio. I bardzo mi się to nie podoba. A, nie sięgnąłem. Myślałem, że dam radę. Ja pokaję, mogę się skupić jak tam na stasku w głowie? To nie, to... U mnie skupienie się nie działa, bardziej na zasadzie, że może przez chwilę mi się mniej chce spać, ale koniec końców sprowadza się do tego, że jak mówię, jakaś godzina i jestem jeszcze bardziej śpiący niż przed kawą. Za szybko. To był counter hit. Nawet nie zauważyłem, kiedy zaczął celować. Przynoski jestem męczony, zaczynałem mieć siadać kostki, bo przy zginaniu. Jesus. Uczuję. Wasze, że znam trochę uczuć. No bo no, jak to było? Pani sobie do CV pisze? Do portfolio, przepraszam. Pisanie do portfolio to jedna z tych rzeczy, które ma wrażenie, że na grafiku działa jak pach na byka. Dobra, wrzucamy sobie teska Bożego. I możemy chodzić po tych śmiesznych, wąskich platformach. Tutaj jest kompletnie nie warto. Ale gdzieś chyba BMD-ka mogliśmy zgarnąć, jeżeli dobrze pamiętam, więc nie omieszkam skorzystać. Ile co można zmniejszyć? Dobre pytanie. Ile zerknę? Bo wydaje mi się, że któryś fabularny się dało. Shrink. Nie mam go wypisanego na liście rzeczy do zmniejszenia. Co do tego, to jest jedna z tych rzeczy, za które mi trochę nie przepadam w BN3, że są właśnie takie rzeczy jak press, które są absolutnie wymagane i trochę ograniczają jednak możliwość dostosowania safeholderu do własnych chęci. Dzisiaj w pracy byłem trochę tam o dumpster. Znam uczuć. Mały megament zbiera dużego BMDK-a. Owo. A wydawało mi się, że to był sklepikarz. A well. Mogę zawsze iść tutaj prosto. Slimery i dwa metki. Strzelę najpierw tamtego. Ta, właśnie tak mi się wydawało, że one teraz tutaj staną. To nie wiem, co dalej zrobię w sumie. A o, to mi się nie podoba. To już mi się bardziej podoba. Ten lider został uwięziony. A co jeżeli tak naprawdę to tylko Mega Mana dotyczą te strzałki, a wszyscy inni mogą sobie po nich chodzić bez problemu? Tak zwany Mega Man specyficznie. Ja jestem chyba nie w tej części roki, w której chciałem być swojego drogą. Oh well. Na pewno mi to nie zaszkodzi, prawda? Brak poczlak do tego użytkownika. Zrobimy tak. A, myślałem, że się wyrobię. No nic.
Dziadek zrobił internet, bo jego wnuczek miał zagadki logiczne do rozwiązania. Ej, jest to jakiś sposób uczenia. Backtrack Trader. Shot, to 30. Oło? Tehe? Idę? Mamy w pracy jedną tym liderkę, która zawsze przychodzi, to pierwsze co to uło na całą salę. Bardzo łatwo poznać, kiedy jest w pracy. Albo kiedy jej nie ma. Dobra, czyli muszę stąd wrócić teraz. A przynajmniej wiedzieliśmy trochę. Nie chcę wykupywać całego asortymentu, bo wiem doskonale, że potrzebuję w sumie 400 backfragów. Bo przynajmniej na ważniejsze rzeczy, że tak powiem. Wiedziałem, że za szybko. Przeciwnicy są za wolni, to dlatego... O ty kurwa. Oddał mi... Mnie będziesz biła, nie skaką na panel obok? Łyk. Bo to w prawo coś było. Ja z prawej przedem. Ja sobie że coś było. Jestem za szybki. Nie, to oni są za wolni. Chciałbym, żeby oni byli szybsi po prostu. A potem przychodzi Beastman. I kończy się zabawa. Water, większy fire, większy wood, większy elek. Tak, to się zgadza. Przemilczę to, co widzieliście. Oh no. Ta-da-ta-ta, kiedyś mi wyjdzie, przysięgam. A, to jeszcze nie jest ten dzień. Chyba zacznę używać po prostu tych zwykłych shockwave'ów, a nie elementali. Przynajmniej na wirusy. A może nie tędy. Bo je się przynajmniej w teorii łatwiej wykonuje. Ta, to bodaj było lewo B, prawo B. Elementale to jest B, B, lewo, dół, góra. I mam wrażenie, że przez to, że gram na prokonie, to nie wchodzą mi te, nie wchodzą mi inputy. Wiecie co? Muszę to sprawdzić. Dajcie mi chwilę. Idę przeprowadzić eksperyment. Bo pamiętam, że podobny problem miałem jak grałem w Mega Man Zero. Gdzie też przerzucałem się na Joy-Con. Jedyny problem jest, że teraz będę miał trochę inaczej te przeciwki poodkładane. Ale to jest coś, do czego idzie się przyzwyczaić. Jeżeli dostałbym jakiegoś łocego wirusa, tak jak tutaj na przykład, to wydaje mi się, że po prostu zabiję najpierw te, zabiję wszystko i spróbuję zaczekać na tego, na Vesoda. W sensie mogę sobie po prostu poddawać trochę rzeczy. Mi Vesod nie działa, bo nie ma żadnego APM-u. To nie jest jakiś bardzo szybki input, bym powiedział. Op, tutaj też mi nie wchodzi. A, to ciekawe. Bo jak zwykle mam problem na zasadzie, że nie jestem do końca pewien, co robię, tak? Czy ja to za wolno robię, czy...
Nie wykorzystam, żeby to za wolno, po prostu. Teraz też nie znowu mogę spróbować. Zwłaszcza, że miałem jakieś takie trudne podejście, gdzie te inputy mi normalnie wchodziły, więc to nie jest tak, że nie jestem w stanie tego zrobić. Tylko właśnie nie jestem pewien, dlaczego teraz mi nie wychodzą. Ale co do gazetka, że spoko, trzymaj się, dzięki, że wpadłaś. Da. Gdzie mój chip w kodzie X? Nie wiem. At this point naprawdę nie wiem. Musiałbym mieć chyba wyświetlone inputy na ekranie, żeby zobaczyć, które input robią tak. Wiem, że na przykład te bijateki często mają taki typ, że pokazuje. A tutaj nie mam pojęcia. Cześć, Bubblemanie, kopa lat. Już zdążył uciec. Tchórz jeden. Tęgi met. Potrzebuję szybko Pęgiego trafić, bo jeżeli Pęgi stoi na lodowym panelu, to jest nieśmiertelne. I staram się tego uniknąć. Oh baby. Okej, teraz to za bardzo zmaszowałem i już to czułem nawet. Ja powiem z input. Czas na najlepszą i najgorszą część gry. Nie jest to Dealman. Mam lekką wersję do Dealmana jako nawigatora. Podkreślam lekką. Ekran mi mruga, nie podoba mi się to. Przestań. Przestań mrugać. Przestań mrugać. Ej, poklepać w Tekken. Mijego klepania w Tekken. Ostatnio sporo moich znajomych gra w Tekkena w robocie i się zastanawiam, czy sobie mu jakoś nie spróbować ogarnąć, żeby móc z nimi coś poklepać. Zresztą też nie jestem pewien, czy mam na tyle dużo czasu, który mógłbym poświęcić na uczenie się bijatyki. Czy ja przejdę? Czy ja stąd... Nie, ja stamtąd przyszedłem. Zresztą tutaj chyba Bobena widzę. Yep. Saldicze i pęgi. Hello. Pytanie. Czy to zadziała? Nie.
Zastanawiałem się, czy to będzie jako counterfeit, ale nie tym razem. Aqua Sword N. Wydaje mi się, że to nie była walka jako taka jeszcze z Bubblemanem, ale wolę zepsać. Bomblo wrota, oh no. Mój Mega Buster nic nie robi. Otoś to bombelkowa brygada. Bardzo mi się podoba, że daje im jedyny sposób, żeby zniszczyć te bombelki. Zamiast po prostu trzymać to przy sobie tak, żeby nie dało się go dorwać. Okej, okay, przynajmniej mówi to o tyle, że będzie chciał się z nami zmierzyć, jeżeli damy radę. Więc to nie jest tak, że kompletnie unika walki. Gulgulman jego trójka nie dalej trochę, tak? Zapisz. I mean, wątpię, żebym miał dostać jakiś bardzo zły styl. Jeżeli dostanę Gas Style, to będę bardzo niepocieszony. To jest jedyne, co mogę powiedzieć. Jakby wiem, że używam w miarę dużo Bustera, ale chyba nie aż na tyle, right? Right. Teraz można pofarmić Flashmana po nowy styl. Oh no. Don't be that way. Prędzej chyba niż Flashmana będę dostał tego. Znaczy prędzej. Co ja chciałem powiedzieć? Nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. I have no idea what I'm saying at this point. Ow. To wygląda jak custom. Ale custom brzmi ok. Nie jest to wood custom, ale custom też jest całkiem spoko. Zwłaszcza, że w sumie Elek nie ma tej w ogóle słabości w Bentry, bo to jest plantman chyba tylko. Oddawajcie igiełkę. Psylap 1, doskonale. Ważne pytanie, bo nigdy nie pamiętam. Nie. Zastanawiałem się, czy od razu z custom stylem dostajemy plus 1 custom. Ale nie jest aż tak źle. Nie dostałeś fire na Bubblemana. I guess. Zastanawiam się, czy nie wrzucić sobie zaraz z tego. Nie wrzucić sobie zaraz jakiegoś speeda plus 1. Biorąc pod uwagę, że czeka nas za w miarę niedługo człowiek Bumble. Zgaduję, że drugi będzie w Sylabie, a trzeci będzie w Joce. Tak przynajmniej logika by nakazywała. A wszyscy wiemy, jak to jest z logiką. A chuj, jestem pasodem. Kanon gwiazdka. Właśnie, bo w custom style możemy dostawać rzadsze kody w tym gwiazdki. To jest dość sporą zaletą. Zapomina zawsze o tym.
Bo to jest tak, że część chipów można dostawać tylko jeżeli się ma custom style. I część kodów jest tylko za custom style. Mogę pytanie, czy oni są w tej drugiej części, czy w tej części? To ważne pytanie. Tutaj był Beastman, ale Beastmana już tu nie ma na szczęście. Fishy Boomer. Raczej nie dadę. To dadę. Albo nie dadę. Jak magiczne przeskręte zielko zmienia się w Animo Waifu. Widziałem dużo z Ramel, nigdy nie widziałem, że to jest jego geneza. Czy to na pewno działa w tę stronę, a nie, że jezierko powstało, bo istnieje Ranma? O nie, to dwa zapęga. Tylko nie to. Zapęga. Blep. O kurwa, tamten hitowałem Media Grabem. It's over. Dobra, spróbujmy tak. Znaczy mówię, ja bym się będę spodziewał, że to jest tak, że najpierw była Danma, a potem ktoś wymyślił jeziorko. Ale mogę się mylić. Też nie chcę, żebym był traktowany jako jakiś autorytet czy coś. Następna Joka 1, no dobrze. Zdaje mi się, że szybciej będę dzieje, jeżeli tędy po prostu wrócę. I stąd do kolejki. Chcę wychodzić remake, chcę go nie obejrzeć, bo nikt nie miał okazji. O, obejrzałbyś oryginał, a nie jakieś paskudne remake'y, które wszystko zmieniają! Fani prawdopodobnie. Tak na poważnie to śmieszkuje, żeby nie było. No już kiedy myślałem o zrobieniu sobie nowego awatara i składę po 100 atak, po czym sobie zapytam mojego ulubionego artysty, żeby mi zabił, bo to na też stosowałem dla niego rzeczy. No i się dojdzie, czemu nie? O, może nie jesteśmy na kolejną modkę. To lekko niefartowne. Ja mam wrażenie, że u mnie to wygląda w sposób bardzo prosty. Że znajduję sobie coś, co mi akurat się podoba w danej chwili, zmieniam sobie. A potem i tak wracam do tej samej misaki co zawsze. Do 80-tych, to ja tego sobie powiedzieć nie mogę. Mało oglądałem takich starych serii. Głównie dlatego, że mam wrażenie, że po prostu nie mam aż tak dużo czasu na to. Dane to wirus. Łatwo? Bubbler, a? Ciekawe, czy mogę tutaj pogodę nas? Jak wcześniej ma wrażenie, że tak, ale głowy sobie uciąć nie dam. Dobra, gdzie są te gnojki? Met Windbox. To jest Simple Kill chyba? Nie, bo mnie zwiało. Nie jest to pierwszy raz, kiedy mnie zwiało, jak myślałem, że to będzie Triple Kill. Umane z oglądaniem odwrócenia na 30 odcinków FSA Yoga, Kacianek i znowu nic nie oglądam. No nie, ja to jak zwykle mam...
zostało z te sezonowych anime, z czego połowę porzucę po paru odcinkach. Bo w jakimś tam stopniu traktuję w tej chwili anime trochę jak coś, co włączam sobie do jazdy przy rowerze. Nawet niekoniecznie dlatego, że bardzo mi się podoba to, co oglądam. Jakie gra leka? Lab Custom. Kiedyś potrafiłem lubię więcej oglądać. Ja wciąż potrafię, tylko rzadko kiedy mam chęć, żeby usiąść na cały dzień i tylko oglądać. Nawet w weekend, kiedy teoretycznie mam dużo czasu. Dwa odcinki, tymczasem jeden odcinek pierwszy zero. Tak zwany technicznie jeden odcinek. Czy mi się wydaje, czy te pęgu mają dosłownie trzy panele, na których są warzywa? Doskonale. Odcinek gość filmu, I know right. Widziałem filmy anime, które są krótsze niż ten jeden odcinek, zero. A, kurde. Myślałem, że sieknę dwa. Nie, one są. Tak nie widziałem, aż mnie przebija. Dobrze, filmy są krótkie. A mi nie trwają dwóch godzin, ale nie są też jakieś bardzo krótkie chyba. Tak, tak, bierzecie. Haruki film oglądałem niedawno i się podobał bardzo. Ja go oglądałem dość dawno i nie powiem, że byłem zawiedziony per se. Bardziej kwestia, że zrobiono mi zbyt wysokie oczekiwania względem tego, jaki ostatecznie się okazał. Gdy powiedziano mi, że to jest po prostu dobry roman, bardzo dobry film, to bym się zgodził. Powiedziano mi, że to jest absolutne arcydzieło i z tym się raczej aż tak nie zgadzam. To jest trochę dla mnie zawsze problem, że ludzie robią zbyt wysokie oczekiwania. Względem tego, co ten. To rzeczywiście jest jako tako. Tak samo na przykład mam nie Sea of Stars, że gdyby ludzie powiedzieli, że to jest całkiem co innego, to bym podchodził do tego zupełnie inaczej niż w momencie, kiedy ludzie mówią, że to nowy Chrono Trigger. O, idealnie. Ej, tak, droga, mówiliśmy o kinosach Haruki. O, lala. O, lala. Tak, you know. Jeszcze się nie. Gdzieś w Empiku trzeci wolę deserka do ruchu 250 zł. Na czym polega edycja do ruchu deserka? Że kupujesz i potem płyniesz łódką przez 2 lata? A czy mój holder nadaje się na bicie Bubblemana? Wszystkie oceny Quave'y chyba nie są jakieś specjalnie dobre. Muszę zmienić ten folder, jeżeli chcę bić Bubblemana. To na pewno. Tylko pytanie na co? Kto mi się może pytać na Bubblemana? Taką gwiazdka. Na tę walkę na pewno wywalam Veselda. To jest nienegocjowalne w ogóle. Człowiek Bumble był solo nawigatorem. Tak, on nawet o tym mówił, że ludzie się z niego naśmiewają, bo jest solo nawim. To jest prądowy, niekoniecznie headbutka. Czy ja mam prądowy chip? Mam zapinga, który się nie nada, raczej i zadaje śmieszne wrażenia. Mam plazmę, którą... Ja mogę chyba postawić plazmę. To kody J albo T. Ani w tym nie mam. Aj, mogę chyba.
I raczej... Bolt. No właśnie, on zadaje obrażenia wokół obiektu. I się zastanawiam, czy to będzie miało sens wtedy. Chyba, że bomb liczę jako obiekty, ale nie jestem pewien, że też cube. Musiałbym mieć area graba i cube. Mogę spróbować, bo sobie nigdy nie używa. Po serio. Bo sobie nigdy nie próbowałem. Na pewno bambucia, co idzie w diabłę? Mówi, że muszę jakiegoś takiego do tego dodać. No dobrze. Spróbujemy, tak. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Zwłaszcza, że mówię, akurat z tych... Chipów play nigdy nie korzystałem po wygraje Blade'em, więc zobaczymy. Daj. Będę dodawał dużo chipów pewnie. Zwłaszcza, że nawet jeżeli będę dał cube na regulare, to i tak problem jest innej natury. Mianowicie, że musiałbym mieć area graba przedtem. A propos area graba. O, sensei. A i w sumie. A, weź. Dąże? Dąże. No, weź na inny panel. A. Au. Dąże. Dąże. Weź na dół ich to. Iść na dół co? Weź iść na dół co? Iść na dół co? Iść na dół co? Dziękuję. Czy tylko już ogrywałem? Ja ogrywałem każdego Battle Networka generalnie. Od 1 do 6, który nie jest 4,5. I poza 4 ogrywałem chyba obie wersje każdych Battle Networków. Sprawdź, żeby bombelki zniknęły. Okej, jak wybuchną, to znikną, prawda? Zaraz będzie bardzo intensywny. Jesteś żałosny, Mega Manie, powinieneś go skasować, a nie dawać mu odejść. Jedynko grałeś pierwszy raz na Steamie? Tak. To prawda akurat. Ale po tym jak wszedłem jedynkę, to mogę powiedzieć, że ogarnię każdego. Remake Gotowy Stafos też ogrywałem. On był tylko po japońsku bardzo długo. I jako tako go nie ogrywałem. No i w sumie, jeżeli liczyłem Battle Networki, to też nie ogrywałem Stafos. Jeżeli liczyłem Stafos jako Battle Networki, to nie ogrywałem Stafosa 2, też żeby nie było. To nie wykluczam, że też kiedyś zrobię. Mega Manie, mogłeś sprawić, że twojej najdrożsi i najbliżsi by umarli. Jesteś się dumny? Mobilkowych rzeczy generalnie nie liczę, bo nie jestem człowiekiem, który gra na telefonie za dużo. Najbliższe granie na telefonie, co robię, to łapanie Pokemonów w Pogo. A poza tym, dla mnie telefon jest mimo wszystko bardziej narzędziem do przeglądania internetu i dzwonienia. Zwłaszcza jak patrzę na to, jak ostatnio bateria mi nie wytrzymuje. Zdarza mi się, że dostaję komunikat pokroju zużycie baterii 30, potem 30 minut. Jeżeli chcesz jako 4,5, to dość odważne założenie. Samo to, że ktoś jest Mega Manowy, nie oznacza, że będę chciał to ogrywać. Wbrew pozorom. Czy to Mailo Custom Stylo? Yep. Może używać się, czy jej powierzę i staniesz ASB z używaniem cię. Panie tato, coś się popsuło? Może dostaniesz specjalne chipy? Kiedy będziesz dostawał kolejny poziom, to dostaniesz program, który da ci jeszcze więcej chipów za walkę.
Jestem nie ma, że powiem, że to się bardzo skopało przy tłumaczeniu i tam powinno być, że bez chipów zamrażających czas. Bo wydaje mi się, że to jest wymóg. Nawet nie, że bez używania mega chipów, tylko bez używania chipów zamrażających czas. Tak mi się wydaje. Skoro człowieka przechodzimy 3 razy. 4, 3, 4, 6, 4, 9, 4,5 przechodzimy po pierwszym przechodzie. O no, 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 no. Nie, no. Nie chcę aż tak bardzo. Nie myślę na chwilę obecną o przechodzeniu tego BM4,5. Zresztą zastanawiam się, czy w ogóle będę przechodził 3 razy czwórkę. Z drugiej strony, można skipować dialogi w czwórce, czyli dość sporą rzecz, która jest irytująca w tej serii. Specjalny program na Beach Square. O mój Boże, możemy jechać na plażę. Czas ma daddy issues. Gdybym miał złotówkę za każdą postać się z japońskich RPGów, która ma daddy issues, to podejrzewam, że mógłbym sporo gielu zasponsorować. Czwórkę trzy razy się przychodzi? Tak, chaos chodzi. To jest dosłownie tak, a w czym problem? Większość takich rzeczy typu V2 i V3 są w drugim, trzecim przejściu. Postgame jest po trzecim przejściu generalnie. Co też warto mieć na uwadze. Dobra, Rol, gdzie jesteś? Zastanawiam się, czy na pewno chcę ten zestaw za cubem. No main to nie jest tak, że jakoś bardzo psuje sobie kody, więc... Chipy między przejściami... Nie, tak, chipy między przejściami zostają. Dlatego mówię, że to jest NG+, praktycznie. Czy no wiadomo, no przeciwnicy stają się silniejsi, a ty masz chipy z pierwszego przejścia, tak? Więc też nie do końca jest tak fajne, jak może brzmieć z początku. Cześć, Dol. Nie mogę, idę kupować płytę z mail. No dobrze, rozumiem. Czy wiedzieliście, że tak będzie szybciej? Czy ja chcę dokonać jakichś dużych zmian w folderze? To mnie zastanawia. Ten spreader mnie pewnie będzie bolał. Pierwszy przejść trafiasz na lepszych nawigatorów, co mają 1000 HP i bio, czy pani zadaje po 60? Nie powiem, jest to możliwe, a nawigatorzy w BN4, z tego co pamiętam, też łatwi nie są. Poczekajcie, bo chyba nie zapisałem. A jestem w stafie z Flashmanem. Darmowe backtagi. Top mencer ci rzuca 3 topy na pole, a potem siebie. Idealnie. Glide. Gdzie jesteś, Glide? Chyba, że Glide już się niczy jako ktoś, kogo możemy zapraszać. A to wtedy bardzo mi przykro i woga. Ops. Mogło ono do minę przydobrzeć. Beautiful. Zdąża? Wow. Nie myślałem, że zdąży na Kantekita, powiem szczerze. Glide, gdzie jesteś? Gdzieś tam pewnie aż.
Jeżeli w ogóle. O, oczywiście, że jest tam. W jedno jedyne miejsce, w tym mogłem go pominąć i go pominąłem. Bolt ma jedno dużo zaletę, że jest w kodzie gwiazdka, więc to nie jest wielki problem, jeżeli ten. Jeżeli mamy go na otwieranie CNC, możemy go po prostu spalić w dużej mierze. Glide chyba w 4,5 był i to jest jedyne, co go jako tak kojarzę. Jeżeli chodzi o takie aktywne walczenie. To jest ciekawe, że to jest jeden z nielicznych takich właśnie nawigatorów, którzy mają swój własny design jakiś, ale nie są nigdy w walce przedstawiani. Bo ciężko mi sobie przypomnieć teraz jakiegokolwiek innego, który by spełniał takie kryteria. Dawaj, Bachtagi. Glide mógł być postgame skrypikiem, I mean... To nie do końca jest tak, że ja się zajmuję skupowaniem chipów też. A mamy już Higsby'ego i Numbermana jako ten? Jako skrypiki. Najbardziej jest człowiek małpa. Są we mnie dwa wilki. Jeden mówi, żeby dostać tego. Żeby dostać Bachtagi, a drugi, żeby zabić Wanten Killa. Wanten Kill we mnie wygrał. Jest Gasman. Powiedz mi, gdzie jest Gasman? Shaman. Nie, to nie Aczyki. Nie gram na Steamie przede wszystkim. Więc to nie mogło być Steamowe Aczyki. Po prostu mam powiadomienie ze Steama, jeżeli Marcin przestaje grać. Endurance Contest Etioka. No dobrze, zobaczmy w takim razie, czy Gasman wie o co się... To jest dla nas tej sprawy. Tak. Zdałem sobie sprawę, że pewnie jeżeli wie o co, to będzie bliżej tego. Będzie bliżej z jego strony domowej. Niepotrzebnie się vlogowałem. Nie sprzedajesz tam lokalu, prawda? Op. A przydałyby się. Bo nie mam żadnego, a czasami zdarza mi się, że mijam coś. Czemu nie ma Tamako? Czy ja padę będę musiał zasuwać z buta? Czy wy chcecie mnie zmusić do zasuwania z buta? Jeszcze się upewnię, czy na pewno Odexa tutaj nie ma. Ale chyba nie. Nie wygląda. No dobrze, czyli jednak trzeba będzie zasuwać się na piechotę do Yoki? Jeszcze najgorsze jest to, że nawet nie mogę pójść z tego... z domku Dexa, żeby było szybciej, bo domek Dexa też jest zamknięty. Nie przewidziałem tego faktu. Myślałem, że będę sprytny, a jest sprytniejsza ode mnie. Najgorsze uczucie. Do Sailaby, do pociągu.
mogłoby mieć to sens, zwłaszcza, że nie dziwię się, że i w Sylabie mamy requesty obecnie do wzięcia, więc jebym mógł przy okazji odskoczyć, ale jak już to jestem, to dodatkowa szansa na Flashmana, od którego dostanę w pierdziel. Sig. Ja na pewno bym nie spotkał Flashmana. Shockwave, Big L. Ja skorzystałem. Come on. Błagam. Okej. Okay. To jest dobry atak. Tak długo jak nie używa żelów, to jest okej. Okay. To będę zaczynał się wtedy, kiedy lecą żelowy. Dobra, to są dwa Ariagaby. Bup. Yep, a propos żelów. Ale nie mam niestety... Nie mam obecnie niestety... Jak to cholera coś nazywa? Bariery. A, myślałem, że zdążę. Przechwyci mi oba panele, znaczy oba, obie kolumny krystaciu. Ale this is fine. To nie wygląda dobrze. A źle. O Boże. Zjebałem. Powinienem postawić na kwiatkę do przodu. To by mi nie przejął rzędów i nie mógł użyć tego ataku. O Boże. Udupiłem się sam. Zostałem zmalowany. A z tym też w ogóle. Ale to będzie paskudna ocena. O mój Boże. O peku. Hyperburst plus. Zdążysz, nie? Nice. Jeden! Wiecie co, pozwólcie, że poprawię jedną rzecz w moim folderze. Jako, że wciąż mam dużo elek, jako tako. Ten Hyperbass jest bardzo mech. I czas to naprawić. Ja wygląda w ogóle kodowo mój folder. FLLL. W dużej mierze jest to folder DIL. Mógłbym potencjalnie jeszcze jakiś P wziąć albo F. W F, C jest. Słuchajcie, kiedyś się nauczę. Coś jeszcze w LC mam? LL Shockwave? Nie. Co jeszcze mówiłem? P potencjalnie. Tak jak potencjał. Na szczęście Civica nie, więc mogę mój słowo na P wyrzucę chyba tego bolta po prostu. Wydaje mi się, że to będzie rozsądniejsze. W gwiazdka kodzie nie za bardzo coś mam. Więcej. Avessa? Got straight. Nah.
Nie podoba mi się to, co widzę generalnie. Więcej deszczaków nie mogę? Wezmę sobie Babela kolejnego. Jebe. Koleś mnie, żeby raz jeszcze do niego zapolować i się zemścić, ale wiem doskonale, jak to zemsta by wyglądała. Met. Oh baby. Ja w ogóle nie wyżyłem tego jednego spedera. Czas to zmienić. Nie mówię, że speder sam sobie jest zły, ale... I tak wypadałoby go naprawić. Bablery chyba miały program advance... To nie był TD, prawda? Nie, trzeba 500, trzeba 300 na gigachip, wróć, 300 na postgame i 100 na gigachip. Jeżeli dobrze pamiętam. Plus, jeżeli coś tam jest jeszcze w backfact traderach, to też tyle jest trzeba w backfact traderach na pozostałe rzeczy. Ale jestem pewien, że ten, że potrzeba tyle, ile powiedziałem na to, co powiedziałem. Ja nawet nie będę. Chciałbym zobaczyć inputy, jakie ja niby wklepuję. Że mi to nie wychodzi. Wioski się kamienie wirusów nie istnieje. Nie udowodniliśmy, że kamienie wirusów istnieje. Ja o tym nie pamiętam, nikt o tym nie pamięta. Miecz Y. W Y-ka kojarzę, że też się dało sporo lifestyle'ów mieć, z tego co pamiętam. Swoją drogą, 110 HP, bardzo bezpieczna liczba. Gdzie był Bobbleman Alpha w ogóle? Bo się zastanawiam, czy on tu gdzieś był? Wezmę sobie zerknę. To potencjalnie bym go ogarnął, jak już tu jestem. Ta V2 jest w JC1. Czy ja w ogóle zgadnę, to HP Morka Kreatury jest, czy nie? Chyba tak. Bo ona to była. 110 HP to bait. Nie no, jestem... Jestem dobrym graczem i sobie poradzę. Jak widać na załączonym. Widać na załączonym, jak dobrym graczem jestem. Nie wziąłem stąd memorki. Czas to naprawić. I ten festen chyba był od razu na wejściu do jedynki, jeżeli mnie pamięć nie myli. Nie, ja momentalnie się zastanawiam, czy ja po prostu nie wklepuję tych B, czy ja nie wklepuję dobrze kierunków. Cześć, Gasman. Okej, czyli Gasman teraz dołączy. Ale najpierw ma ważną rzecz. Okej, dostaliśmy przy okazji bilecik na plażę. Także będziemy mogli już jeździć cybermetem na cyberparze. Tylko tak, żeby dojść do... Żeby dojść do
dasz do Bubblemana, to potrzebuję przejść drugiej strony. Tamtym drugim wejściem. I postaram się nie zgubić idąc tam. To nie jest oczywiste. A mi nie jest to poziom internetu 2 w BN1, ale... Powoli już kaczamy na te etapy, gdzie chodzenie nie jest najbardziej oczywistą rzeczą. Paki dostaliśmy, this is fine. Widzicie, już nie będzie problemu, że mamy za mało HP. Dobra, i teraz kiedy tam się szło przez presa. To w lewo przez presa, right? Wydaje mi się, że lewo przez presa. Na słabość, bardzo lubię. Ten bardzo za każdym razem. O lala. Zapomniałem po co na zwykłe shockwave'y, a nie elementale. Nie, nie, to akurat było z czystego zapomnienia, akurat. Kolego. Dlaczego taki jesteś? Witam z powrotem, Sylwia. Skąd tak jest zmęczona oczka? Dobra, to teraz gdzie ta Liza była? Tutaj chyba. Szlimpi, szlimpi. O, ona mnie boi, dzisiaj pójdę spać wcześniej. Też tak sobie mam, kiedy mnie głowa boli. I zazwyczaj nie kończy na tym, że idę wcześniej spać. On nie był tu. O, ile mnie, jeżeli nie był tu, to był w innej części, chyba tu po prawej. Niezaprzeczalnie nie jest to Flashman, znaczy Bubbleman. Au. Czemu właśnie co wersje ścieżki tutaj? Bo chcę sobie zażyczył, żeby były wąskie i żeby gracz był zmuszony do używania programu do kompresji. By the way, odnawiam mi hapeki jak wchodzę do walki. Nie będę tego komentował. Zobaczcie teraz. Dlatego, że powiedziałem patrzcie teraz, to mi nie weszło. Moja ręka wygląda paskudnie. Pewnie sobie dodam trochę. Ops. Ach. Poproszę ciebie. Ciekawe, czy tym razem będziemy mieli okazję zobaczyć gimmick Bubblemana.
Bo ostatnio, znaczy ja nie pamiętam, czy on w ogóle jest w tej formie, czy dopiero w beta go ma. Zaraz zobaczymy, I guess. Nie mam na myśli tego, żeby nie było. Oj. Nie zdążę. Nope. Ach. Dodajmy sobie dash attacka. Au. Za daleko przyszedłem. Don't mind me. Nie wiem, czy nie chciałbym spróbować zakończyć tego Life Swordem. Tylko nie wiem, czy go dostanę na tyle szybko. Bo muszę go dostać, zanim mi się Area Gap skończy. A to nie wygląda, jakbym miał go dostać. To jest 130, 180. O boy, zaczyna się. Yep. Aaaa, skręciłem. Trochę też niefartownie dostawałem chipy. No, well, podejście numer 2. Tym razem rozegram to trochę lepiej, mam nadzieję. Przede wszystkim muszę się skupić trochę bardziej na unikanie, bo mam wrażenie, że to był mój problem w poprzedniej walce. Te rybki wybuchają w kształcie krzyża, więc tak długo jak je w odpowiednim miejscu umieścimy, to nie stanowią wielkiego problemu. A, zaczekamy aż znowu na dół wróci. Jak my stoimy? Nie wygląda to źle, nie wygląda też jakoś super. Jak użyję Steprosa, to on już będzie w tym. Bo okej, to będzie 100 i tu 280, za mało jeszcze. Nie dobrze. Mogę zawsze liczyć, że dostanę tego. Life Sword'a. A, źle stanąłem. Dobra, to dostaniemy. Zobaczmy. Life Sword? To nie wygląda jak Life Sword. Unlucky Adamina. Wiem, że mam jedną kopię Life Sword'a, więc nie powinien mówić, że to jest unlucky, ale... A propos. Wiecie co, zrobię inaczej. To by mnie coś dziwniej skrzywdziło. Dobra, area grab, barierka. Nice. Bubbleman to pierwszy z tych śmiesznych nawigatorów, który nie ma... którego nie możemy spotkać w normalny sposób jako tako. Więc o to się nie musimy martwić. Zdaję sobie pójdę dwie sprawy, jak już jestem po kolacji. Czy grywałeś może na Transmission? Nie. A jak będę pomysłać sobie folderu kodu gwiazdka? Folder kodu gwiazdka wyklucza ci program Advance, bo nie możesz mieć program Advance z samym kodem gwiazdka. I zazwyczaj nie ma aż na tyle dużo chipów, żeby używać samego kodu gwiazdka. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także nie jest to tak per se tragiczny pomysł, ale jest sporo rzeczy, które sprawiają, że nie jest to też jakieś bardzo dobre rozwiązanie. Jakby jasne, są takie skrajne przypadki jak BN2, gdzie można mieć pewnie
oprócz Gatemana wszystkie kody w chipie gwiazdka i mieć dobry folder z tego. Ale to jest wyjątek od reguły. A jak się spotka Bombla w strefie, w której on jest w formie beta, trzeba mieć poniżej 25% HP, żeby go spotkać. Czyli wtedy, kiedy nasze HP świecą na czerwono. W przeciwnym wypadku spotkanie Bubblemana bety jest dosłownie niemożliwe. Prawo B, prawo B. O kurwa. Robisz sobie multi-hita plus 10 po 30 staffa do tej wisy i... I mean... Da się, tylko rzadko kiedy możesz mieć porządnego multi-hita w kodzie gwiazdka IMO. To jest też problem. Plaża. Jej, kolejna sefa. Nawet nie będę zajmował presę, bo raczej nie mam aż tak dużo lepszych opcji, a dwa, że tutaj chyba też były rzeczy do presowania. Chyba teraz jak się chodzi o po plaży. To się szło do następnej sefy, to na pewno, o Boże, tampi. To już tampi się zaczynają. Będą gusta. A, pomysły nieśmiertelne. A kurde. To było paskudne. Nie przyznaję się do tego. Ach. To, że się nie chodziło, skoro jeszcze... Nie wszędzie, okej? Niestety fanfarki nie dostaliśmy. Ale to nic nie szkodzi. Rockcube, gwiazdka. Nice. Może to być jedna z przydatniejszych rzeczy. Diesel Zampi. Oho, zaczynamy zabawę z panelami. Ja skoro panele są o tyle upierdliwe, że jak się na nich stanie, to przez chwilę jesteśmy nieruchomi. I łatwo jest się przez to odrobinkę udupić. Tu jest BMD, to na pewno, i tam jest jakiś sklepikarz. Chcę zobaczyć, co ma w ofercie sklepikarz. O, witam ponownie. O, come on. Meno gusta. Switchu, co mi robisz? Nie mów takich rzeczy. Przysięgam, mój friend ostatnio bardzo nie chce, żebym funkcjonował. Jak robi mi takie rzeczy? Nawet nie jestem w stanie pewien, czy to jest kwestia Switcha, czy to jest kwestia Elgato. Nie wykluczam, że jedno i drugie NES nie ma unlockera, więc whatever. Głupie pytanie. Kiedy w sefie był ten mały skurwo? Bo nie jestem w tej chwili pewien w sumie, czy on jest w tej... w dwójce, czy... Wydaje mi się, że on jest w dwójce. To co, idę polować na... Bubblemana? Musiałbym trochę jeszcze poobrywać. I pewnie wrzucić Snickrana do tego. Nie, ale tak przede wszystkim to ja nawet nie jestem w 100% pewien, czy on jestem. Czy on jest w dwójce czy w jedynce.
Bubblemana po 4 przede wszystkim nie mogę mieć obecnie. Wydaje mi się, że mogę od razu. Ale głowy sobie uciąć nie dam za to. A tak, tędy się szło do jedynki teraz. Teamstar to jest z jednej strony fajna rzecz, z drugiej strony bardzo nie lubię tego, że ten... Bardzo nie lubię tego, że zdobywanie chipów jest uzależnione od stylu. Bo to jednak jest bardzo grindowata rzecz. Ujarty. Nie zdążę raczej. Zdecydowanie nie zdążyłem. Wydaje mi się, że Google jest w jedynce. Jest to coś do sprawdzenia potencjalnie. Nawet jeżeli zdaję sobie sprawę, jak okropny jest to pomysł. A może... w jedynce nie jestem pewien teraz. Bo próbuję sobie tak na czuja przypomnieć tak wzrokowo, gdzie ja go fermię. Bicze 1 max AP 1 czwarta, okej. Shaker, what was that? A? Dobra, zrobimy tak na razie. Dużo D rzeczy. Weź tam japa. Fajny mech w ogóle, że z tych piaskowych paneli nie może się aktywować. No to to. Ja nie zmieszczę to snika na pewno. A fajne. Biorąc pod uwagę, że musimy bombarki ostrzeliwać, to jest dobra opcja. Nie no, dajcie spokój, wyobraźcie sobie, żeby przypadkiem trafić na Bubblemana. To byłoby absolutnie nie w moim stylu. I chyba znowu pojechanie tu, gdzie trzeba. Dobra, muszę tam wjechać do... się od linii trafiłby na Bubblemana. Widzicie. Fakt, że dostałem powiadomienie ze Steama jak achievement w momencie, kiedy wchodziłem na domy kanty, trochę mnie zaniepokoił. Nawet jeżeli wiem, że to absolutnie niemożliwe. Nie wiem. Mam wrażenie, że to B mi nie wchodzi po prostu, bo teraz byłem pewien, że zrobiłem to dobrze. Ale... zrobię sobie jakiegoś dnia jakąś bardzo długą sesję wersaldową. Fuck off. Dlaczego ta gra taka jest? Dlaczego ta gra taka jest? To zdecydowanie wygląda jak jedna z tych lokacji, gdzie po prostu będę wczytywał grę, a nie... robiłem kantery. Jeżeli będę chciał szukać Bubblemana. Shaker, shaker. Shake it, baby. Inaczej może.
Nie, odmawiam. A dostaliśmy do Kanwa. Sześć shakerki. Au. A, myślałem, że spadnie u mnie. Ops. Dobrze, jeszcze nie mam krytycznego HP. Teraz mam krytyczne HP. Tak, mogę się robić głupie rzeczy. Nie przejmujcie się mną. Dostanę HP-ki. Okej, nie dostanę HP. Fajnie. Tysiąc Hashidę. To była locker? Nie, to nie była lockerka. No dobrze, teraz jeżeli wpadniemy na coś, co nie jest Yotami albo Bubblemanem, to resetuję, I guess. Sorry, dwa niby. Jak powiedziałem, tak powiedziałem. W ogóle mam wrażenie, że ten sneak na mi tutaj bardzo mało daje. Czy ja go w ogóle wyposażyłem? Aż się upewnię. No to jest sneak tam. Nie sprawia wrażenia, jakby działało to na pewno. Ale na Jolty mówiłem, że będę polował, a jest. Bo chcę więcej Jojo. Zeta Jojo jest bardzo silny. Pogon Advancem. I chciałbym możliwie w miarę szybko go mieć. Zajebie się. Jojo, a czy ja nie mam DF w tej chwili? Jaujo. No dobrze. Jest to potencjalne Zeta Jojo? Na kre absolutnie nie będę narzekał, jeżeli... Kademet. Jeżeli mi wejdzie. Shaker Dito. Hello. Głupie pytanie. A nie, mam wrzucone. Chyba. Tak, mam wrzucone. Nie byłem pewien, czy zapisywałem, po co zrobiłem zmian w tym folderze. Czy ja chcę wiedzieć, skąd taka reakcja? Czy powinienem pytać? Olano użyła mi AJ Max Quake, jak mój zapiął po ziemi, myślałem, że tak blisko wystarczająco, I guess. Czemu ten Sneakant działa, jakby chciała, nie mógł? Mam za niski zestaw upgrade'ów czy coś? To mnie zastanawia.
Człowiek chciałby sprytnie skamieć to Energy Max. Nie ma tak łatwo. Fisher Shaker. Bubble Man nie istnieje. In before. Co nie zdałem sobie sprawy, że ja pewnie muszę się najpierw wylogować, żeby móc spotkać Fałtujkę. Czy tam Betę, czy jak zwał, tak zwał? A hell. Czemu ja taki jestem? Combo skin plus protect techniczka moich. I guess. O Boże, custom plus jeden. Daj. Teraz gdzie ja go wcisnę? Nie wiem, ale gdzieś go wcisnę. Jego się da zmniejszyć, jeżeli dobrze pamiętam. Tylko potrzebuję na to kodu. Custom jeden. Prawo, góra, lewo, B. Prawo, góra, lewo, B. I mogę nawet to ładnie obrócić. Dajcie mi chwilę. Ja już to ogarnę. Idealnie. Są 400 zeniesów. Bez hasła nie odblokuje. Nie. Goddammit. To jest biskwit. Nie wygląda jak biskwit. Nie no, mówię, wydaje mi się, że po prostu nie mogę teraz spotkać tego. Au. Że nie mogę teraz spotkać Bubblemana, dopóki się nie przeloguję. Więc nie będę próbował już więcej. Ah, hell. A dobra, to teraz pytanie za 100 punktów. Jak się szło na Beat Square? I dlaczego jest daleko stąd? Jest bardzo daleko stąd. Wait a minute. O mój Boże. Jest dalej niż bym chciał. I to gorsza. Gajęcie, kto musi wrzucić press. A już nie mogę wyrzucić Nikrana. Press. Nie ukrywam, jest to lekko niefortunne. Aczkolwiek speed jest czymś, z czym mogę się pożegnać. Dobra, i tu na dół. Wiesz, nie tu na dół. Tam dalej na dół. Nie, ten się szła na dół. Tędy i tu w lewo. Ejt. Mam dziwne wrażenie, że tak patrząc czysto na to, ile używam Navi chipów, to Team Style mi się zbyt szybko nie przytrafi. Chyba tu na dół i tu w prawo.
Ja mogę nie zdążyć. Masz. Nice, zdążyłem. Ja chcę. Bardziej chcę za bardzo, nie mam rzeczy chyba w folderze, więc to mi bez różnicy w tej chwili. Czy będę miał to co do tej pory, czy jakoś inaczej? Oh, come on. Dobra. Tym teleportem na tu? Już nie na tu. Tutaj. Tu jest Beach Square. Jak już tu jestem, to pierwsze co chcę zrobić to odchodzę z kapikarza. Memorka ma to stage time of custom sort. God bless custom sort. Chcę się jeszcze upewnić, czy tutaj nie było jakiegoś dodatkowego sklepikarza. Yep, to gram shop attack charge, regular, plus 5, fish. A tak plus 1 od biedy byłby dobry, ale jest trochę za dłużej, nie wiem gdzie go wcisnąć. Okay, game. O mój Boże. 90 razy. Kurwa, wiedziałem. RRLLWL RAB prawo, lewo, RL lewo, lewo, L A, B, A, R, L, B. Ulala. Zrobię bez tych pomyłek tutaj do zrobienia, więc spróbuję jeszcze raz. Tylko akurat taki powiedziałem bez pomyłek. Uda! L, do, prawo, lewo, B, A, góra, A, prawo, prawo! L, A, lewo, lewo, góra, A, L, A, lewo. Zajebi się. No jedno. Jeszcze raz. Bo to jest na tyle blisko, że ten, że wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Chyba, że każdą próbę będzie teraz gorzej. To wtedy wiadomo, że nie. Dwa. Nie za dużo tycha? Ja wiem, że gram nie od 3, jak robiłem kurwa, ale...
O dwa. Każdą próbę jestem bliżej, więc... Nice. 5 backfragów, nie było warto. Gaza regiebacza jest kiedy witam item. Czy ty masz coś co mnie interesuje? Teoretycznie każdy z chipów, I guess. Bo większości z tych chipów chyba nie da się dostać tak normalnie. Więc zawsze chyba te chipy wykupiam. Wykupuję. Chyba na dzisiaj skończymy w tym momencie, więc nie będę kłamał, masz odrobinę kiepskie wyczucie. Bo akurat tam chciałem tutaj porobić tylko na skorze i ten. I skończyć na dzisiaj. Stan sobotniego streama bardzo mocno zależy od stanu mojego metaforowania się od piątku. Powinien być, ale jeżeli gra mnie za bardzo wciągnie, to nie wykluczam, że stwierdzę, że kiedyś to metafor ważniejszy. Ale to... Mówię, na razie nastawiajcie się na to, że będzie. Nie wierzę, że aż tak wsiąknę. Ale to zobaczymy. A na dziś to było tyle. Dziękuję wszystkim za przybycie i trzymajcie po. Cześć.